Patrzcie, co na dnie tego dziurzyszcza wyskoczyło. Patrzcie, jaki lapsior, to jest chyba moneta wielka. No, nie zapeszajmy. Zesmuciłeś się? Czemu się, Cławku, zesmuciłeś? A jakieś tu info przyszło, no. Poważnie. Dzień dobry wam wszystkim. Właśnie opowiedziałem Sławkowi, jaka to straszna historia mnie spotkała, że po prostu jeden z widzów no, nie był zadowolony z naszych filmów. Uznał, że jesteśmy błaznami, że to nie jest poważna archeologia stosowana. Nie ma, musimy się poprawić. Nie ma śmiechu, poważnie. Koniec, już od dzisiaj poważnie, tak? Zapnij się w ogóle. Dokładnie. No cóż, no trudno chyba jednak. Wolimy być tymi stańczykami niż trudnymi chwytami, także pozdrawiamy. Proszę bardzo. Zagłusza słowa wszelkie. Uwaga. Jest poważnie, nie ma wygłupu, jedzie, nie uśmiechaj się, głupio, co to za myśli? Chcesz być błaznem? Proszę bardzo, ledwie żem wyszedł od auta, tu jest samochód, parę kroków i już mamy pierwszą piękną okrągłość. Patrzcie, jaki lapsior wielki, oczywiście chudziutki na maksa, czyli pewnie prusaczek, z którego nic nie będzie. Aj, niestety. No, nie ma co pokazywać nawet za bardzo. No ale dobrze, no jest pierwsza krągłość i to cieszy. O Jezu. Straszny stan. No niestety. Ale mamy pierwszy krążek. Jakiś tam. Dzisiaj jesteśmy ze Sławkiem sami. Jak to było? Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, tak? Gdy nie ma w domu dzieci, to będziemy niegrzeczni, ale to jeszcze spokojnie. Do grilla daleko, piweczko się chłodzi, także chwilę trzeba pokopać i stacja pierwsza będzie pokaźna. I to Ludwiś lubi, drugi dołek, 5 metrów dalej, auto dalej, ta sama odległość i proszę bardzo, ja sobie pozwolę zdjąć okulary, bo wcześniej nic nie widziałem i mamy kolejnego zieleńca. Ojejku, ale to widzę, a to guzik jest, aha, to nie jest monetka, no trudno, ale coś tu widać, jakieś napisy. Niestety po drugiej stronie nie widać nic. No nic. Nie jest to nic specjalnego. Zobaczę. Oczyszczę ten tył, bo coś tam widać. I zobaczymy, cóż to jest. No niestety tutaj też za wiele nie widać. Widać jakieś napisy po bokach, resztki ucha. Ale nic z tego nie ma. Teraz była chwila przerwy od monet, ale jest jakieś maleństwo. Proszę bardzo. I co obstawiamy? 20-lecie? Ja obstawiam 20-lecie. I dobrze obstawiam. Proszę bardzo. Jest jeden grosik z 20-lecia. Maleństwo. A sygnał by taki, no powiem wam, że się zastanawiałem, czy kopać. To dziwne, bo znajdowałem już 20-lecia tym wykrywaczem i sygnały były zazwyczaj kapkę lepsze. No ale... jest to, co tygryski lubią najbardziej. Bez 20-lecia nie mogło się obejść. Piękny jeden grosik. Nasz polski. Mamy piękny sygnał 9. Także chwileczka. Ja muszę te okulary się pozbyć, bo ja nic nie widzę. Piękny sygnał 9. I cóż to może być? Czyżby cesarstwo dycha? No, chyba tak. Tak, oczywiście, że tak. Inaczej, proszę bardzo.
Jest dyszeczka z cesarstwa. Słaby sygnał, ale przynajmniej wiadomo, co jest pod ziemią. Trochę to przetrzemy. Proszę bardzo, jaki piękny stan. 1912 rok. 10 fenolków cesarstwo niemieckie. No i to mi się podoba. Słaby sygnał monetki, ale jakże piękna, fajna moneta. Niestety zaczęły się wieczne dni. Będzie trochę fufać. A mamy kolejną krągłość, kolejny dość słaby sygnał. Czyli stawiam, że to samo co wcześniej, czyli dyszka, cesarstwo raczej, ale może nie. A to może nie być nic. No niestety tu mało co widać na niej, ale raczej dycha cesarstwo, wielkość podobna i sygnał podobny. Niestety strasznie wieje i będzie nam zakłócać troszkę dzisiejsze rozmowy nasze, ten wioter, ale jest kolejna monetka, kolejna jakaś tam, zapewne cesarstwo dycha. Wiatr się mega wzmaga, ale patrzcie co tu się trafiło. Nie mam pojęcia co to może być. Takie wielkie cosik. O! Patrzcie. I z drugiej strony wygląda tak. Nie mam pojęcia coś to może być. Czy to jakieś koło od czołgu? Nie wiem. No tak by pasowało jakby coś kurczy gąsienicowego, ale no ja się nie znam na takich sprawach pancernych. Ale wygląda to dość pokaźnie. Tu są śruby, jakieś jarzmo, jakby coś przychodziło. Cholera wie, cóż to takiego, ale kawał złomiszcza, no w porównaniu, patrzcie do nogi, jakie to wielkie jest. No jeśli ktoś się zna na sprawach pancernych czy gąsienicowych, to chętnie usłyszę, czymże mogło coś takiego być. Jestem bardzo ciekaw. Idę. Mam tarczę. O kurwa. Ciężkie w cholerę. Idę to zanieść na skraj lasu, żeby rolnik sobie o to pługu nie rozwalił. A waszym zadaniem jest mi to zidentyfikować. Czy czasem nie niosę jakiego czołgu w ręce. Matko, to nie jest lekkie. O, tam pod drzewko damy. Pod tą brzuskę, jak dacie mi znać, że to jest jakieś koło pędne od Tigera, Woodsa albo innego Pantera, no wtedy se tu przyjdę, zadzwonimy po Tank Huntera. O matko z córką, i se po to przyjedzie. Proszę, teraz pada coś takiego. Kiedyś coś to było, jakieś kwiatuszki tu widać. Teraz co to zostało z tego? D. Dupa zimna jakaś. To jest. Czyli nic, co można by temu nadać nazwę. Kwiatuszki w kształcie litery D. Cicho. Ludwik chyba jest zadowolony. Patrzcie jakie dziurzyszcze. Przepraszam za wiatr. I patrzcie co na dnie tego dziurzyszcza wyskoczyło. Patrzcie jaki lapciol. To jest chyba moneta wielka. No, nie zapeszajmy, czymże jesteś? Oż kurwa! O matko, co to jest za pieniądz? To jest srebro na bank. O ludzie złoci. To ja już mam dzień zrobiony i to... Ja pierdzielę. Teraz pytanie, co to jest? Czy to jest jakiś medal srebrny? Czy srebrna moneta? Jestem w stanie doczyścić. Pozwólcie, że ja to wyczyszczę. Popatrzcie jeszcze, jak to wygląda. Pozwólcie, że ja to wyczyszczę i wam pokażę. Bo aż sam się nie mogę doczekać, co tam jest napisane na rantach. Ale czad! Spójrzcie na to. Nadal nie jestem w stanie... No dajcie tego słońca, już trudno, wieje to wieje, ale patrzcie jak to wygląda. Jest strasznie mocno zalezione tą ziemią, aż się
nie bardzo chcę zdrapywać, a nie chcę też po tym jechać, ale patrzcie, to jest srebro na 100%. Patrzcie, jaka morda. Nie mam pojęcia, kto to jest. Czy to moneta, to raczej nie jest, bo tu z tyłu wygląda, jakby w ogóle było zdrapany ten środek. Nie wiem czemu, czy może jakaś swastyka na tym była. Kurde, ten wiatr nam nie da spokoju dzisiaj. No niestety, taka pogoda. Taki mamy klimat, ale ten klimat to mi się tak podoba, że to się w pale nie mieści. Patrzcie, jaki to jest lapsioj. Na ręce jak leży. Będę musiał to oczywiście zidentyfikować, bo nie mam pojęcia, cóż to jest. Stawiam na jakiś medal, nie na monetę, chyba że tu był nominał, a wydaje się, jakby był zdrapany celowo. Albo czymś dostał. Cholera jedna wie, ale... Ale takiego lapciora z taką mordziagą obrodziałą to ja jeszcze nie miałem. Po prostu jestem w niebo wzięty. Patrzcie, oj, przepraszam. Oto Ludwik ze swoim nowym nabytkiem. Ale zajebisty. Piękny jesteś, dziadu. Piękny dziad. Ale to chuj mnie z tym, czekaj. Ale to wpisz tę nazwę. Co no to jest? Pisałem fiszę w niej. Fisz konfę. Ja ci dyktuję, słuchaj. I wpisuj. Dyktujemy. Fisz. Fron. Frej. Frejt. Opa, no wiesz, jakiś Ludwik ty będzie, właśnie. Frisch, fro... Frisch, fro, frusching, Ludwik. Ja pierdolę, to był kurwa, to był węgier. To jest profesjonalna identyfikacja. Frisch, fro, frej. On jest węgier, popa, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, ja się kurwa popawiam. Fisz from Frey. Kurwa, Frey Ludwik. Beethoven. Bójtem, kurwa, ty. Ja się... No, więcej muszę dopisać, ty. Z pochodzenia, ty, Brazylijczyk tam, nie? Luis Nazario de Lima. O Boże. Być tu poważny. No i bądź tu kurwa. Pomagę zachowaj na moje kopkę, jak ci piszą na pedalach. Fish from Frey. I proszę, jaki fish from Frey się znalazł po medalu. Taki już on klęczący jest, błagający o powrót do domu. Już chyba nie chce walczyć. Strasznie zdezelowany żołnierz, ale jeszcze tu mu bagnecik za pazuchą widać. No, taki piękny ołowiany soldiers. I proszę bardzo, mamy w końcu widzialnego prusaka. Już go widzę. Znaczy widziałem przez chwilę. I tak jego stan jest niezbyt zadowalający, proszę bardzo. Może trochę do słonka. O, tutaj mocniej wieje, ale widać ten herb. Tutaj coś widać. I jaki to nominał. O Jezu, nic nie widać tutaj. No ale mamy jakiegoś dużego prusaczka, pewnie trójeczka znowu. Taki brzydal. Ale jest. I to cieszy. Akurat przestało wiać na najpiękniejszą znajdę dzisiejszego dnia. Spójrzcie na to. Piękny PRL-ik. Koloru 10-feningówki z cesarstwa i podobnie też bił. Proszę bardzo, 10 groszy PRL musiał się trafić. Bardzo dobrze. Idziemy, przejdziemy się tutaj z krajem lasu. Może tu odpoczywali jacyś rolnicy i gubili kabzę setki lat temu. I proszę bardzo, nie trzeba długo identyfikować, bo już wszystko widać od ziemi samej. Piękne dwa fenolki. Dwa fenolki cesarstwo się trafiają. Pokaż no się z tyłu. Ja już cię tu troszkę przyharapucimy do słoneczka. I proszę, jaki piękny okaz. Śliczności. Dwójeczka, cesarstwo niemieckie. Lecimy dalej, już powoli w stronę auta. Ale jak to zazwyczaj w drodze powrotnej bywa,
najlepsze znajdki wpadają, jak się już zmierza ku autu. Także zobaczymy, zobaczymy. Może jeszcze coś z tego wyjdzie dzisiaj. Proszę bardzo, tu już podważyłem, a nie było sensu, bo tu mamy na wierzchu cosik. Już podejmujemy, jest monetka, tak? A nie monetka. Jest jakiś ładny szkablerzyk, tak? Oczywiście. O, fajnie, fajnie. Jakaś odmiana w końcu. Nie PRL, a jakiś medalik. Aluminiowy, co prawda. Nie jest to srebro. No nic, spróbuję go ładnie wyczyścić i wam pokażę wtedy. Wioter nie chce ustać, a medalik wygląda w ten sposób. Jakaś Matka Boska. Tutaj jakiś święty i tu jest chyba napis, z tego co mi się udało, z Dukli. Dukla, Przełęcz Dukielska. Tam się mocno prali Ruscy z Niemcami. No fajna, fajna znajdka. Na koniec już w drodze do auta. A jeszcze jakiś zieleniec się wyłania. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lubimy na koniec takie niespodziewanki. A, jeden, nie kajcarek, tylko jeden fenolek z cesarstwa. No tutaj tym cesarstwem to rodzi. I to bardzo mocno. Cesarstwo, Prusy. O dziwo mało z Adolfa jest znajdek. A kiedyś wydawało mi się było więcej tego. Może faktycznie przetrzepaliśmy już za mocno to pole. Ale jest jeszcze na koniec piękna jedyneczka. Sławek dzisiaj wytrwały. Obrał sobie za cel łażenie przy ścieżce. A wiecie czym jest... Wiecie czym jest łażenie przy ścieżce. To jest puszka na puszce. I monetki za puszkami. I monetki. Tak piękną monetkę dzisiaj srebrną znalazł przy tej dróżce, że... No mogę was tylko zaprosić do rodzinki w terenie, bo naprawdę coś ślicznego. Ale troszkę puszek wylazło. Żeby nie być gorszym, to i ja coś tu wyłowiłem z tej naszej ziemi, z tych naszych pól. No i cóż tu wypadło? Pełno jakichś harapuci i innych matek losów. Tutaj jakiś zdezolowany soldiers. Trochę cesarstwa, jedynka, dwójka, dziesiątka, dwie dziesiątki nawet. Jakiś medalik ładny z bozią i z kimś tam z tyłu. Tutaj oczywiście musiał się trafić jeden grosik z dwudziestolecia międzywojennego na szczęście. Prusaczek, jakiś większy, chyba nawet większy od trójki. I o dziwo widoczny, cokolwiek tam na nim jest. No oczywiście nie widać nominału, no ale zwycięzca może być tylko jeden. Czyli jak, Sławku? Jak to było? Jak to było? Hans, nie. His, has, hans, hen, frey. Frim, fram, frey. Proszę was. Frim, fram, frey. I oczywiście znajdką dnia jest frim, fram, frey. Nasz wspaniały i piękny. Nie wiem jeszcze co to jest. Na pewno postaram się poszukać. Przynajmniej już wiemy jak się nazywa. A nazywa się? Frim, fram, frey. No co by nie wiedział. Także ja się z wami żegnam. Frim, fram, freje. Zostawcie co trzeba. Dzisiaj było bardzo fajnie. Cieszymy się, że mogliście z nami być przy tym. Także do zobaczenia. Hej.